Na pewno jeszcze wrócimy do filmów o Lewiatanie, bo to wszystko się łączy. I on wciąż tutaj jest. I tak jak wam pokazywałem, żyje, a z jego nozdrzy leci dym. Ale dzisiaj wracamy jeszcze do tematu Wyspy Buweta i tak zwanego Ministerstwa Ludzkości, które znajduje się naprzeciwko Pyska, Lewiatana, Smoka Starodawnego, na samym środku oceanu. Jest to najdalej oddalona wyspa od lądów. I na tej wyspie mamy tak zwane Ministry of Humanity. Na samym środku tej wyspy znajduje się Ministry of Humanity. Czym to jest, co nam mówi o tym Google? Ministry of Humanity wpisujemy w mapę Google, jest Ministry of Humanity, wyspa Buweta. Ciach. Jesteśmy na Ministry of Humanity, na wyspa Buweta, na samym środku. I co to jest? Pracownia artystyczna, tak? Więc wiele osób potraktowało to jako formę jakiegoś żartu, pracownia artystyczna, czynna całą dobę. Że tutaj te zdjęcia, tak? Project in Operation, HARP, nie? Tu pewnie już to rzeczywiście ktoś dodał jako formę żartu, bo ja myślę, że oni mają tam o wiele bardziej zaawansowaną już aparaturę. Do czego? O tym jeszcze porozmawiamy. Ale właśnie, czy to tylko żart, tak? Bo można tak to potraktować, ale zobaczcie. Znalazłem filmik z wyprawy właśnie krótkofalowców z 11 kwietnia 2019 i tutaj ciekawie to wygląda, bo z drona zostało to nagrane i zobaczmy, jak to wygląda widok wokół tej wyspy Buweta, przelot wokół, tak? Ja to trochę przyspieszyłem na razy dwa. Zobaczcie, leci dron. Widać tą wyspę, jest rzeczywiście pokryta śniegiem. Dobra, trochę wam pokażę, to już przewiniemy, żeby algorytm mnie nie zbanował za naruszenia praw autorskich. Ale gdzieś tutaj sobie włączymy, zobaczymy dalej. Jest tu takie miejsce na tej wyspie, dość ciekawe. Zobaczcie tu. Wygląda. Oczywiście znowu możesz to potraktować jako naturalną jaskinię, ale wygląda ewidentnie jak wejście i dość ciekawe, bo tutaj jak spojrzysz na... Zobaczymy dalej. Zobaczcie, też ten w ogóle operator drona, niby to wejście tak tutaj, jak weszło ono w kadr, też podejrzane to jest, że... Wiecie, leci tym dronem wokół, tak? Tutaj sobie leci. I mamy ten motyw, jak pojawia się ten tunel. Nagle zaczyna szybko skręcać kamerę tam na widok po lewej stronie. Zobacz, robi szybki obrót. O, żeby tam dawać widok, żeby nie było widać dokładnie tego wejścia do tunelu. I zobaczcie, ja to znalazłem na tych mapach tutaj, z której strony to jest. Mamy tutaj Ministry of Humanity, tak, niby w formie żartu, no ale jest to, zobaczcie, ta wyspa wygląda jakby była cała
pokryta śniegiem, na zewnątrz nic nie ma, tak? Ale nie jest powiedziane, że właśnie pod ziemią w tej wyspie czegoś nie ma, bo znalazłem właśnie to miejsce, w którym znajduje się to na Google Earth. To jest dokładnie tutaj, zobaczcie. Czekaj, dobrze mówię? Nie, sorry, tutaj. Dlaczego? Bo tu widać ten grzbiet i tu gdzieś by było to wejście. Tu trochę to jest spłaszczone, ale zgadza się, bo zobaczcie, że tutaj zaraz, jak po pierwsze mamy ten widok, jak on daje ten kadr na bok, to to widać tam w tle tą... Czekaj, coś mi teraz tu się zblokowało. O! O, o to chodziło. To widać w tle tutaj ten krajobraz. Zobaczcie, zgadza się. Jest tutaj też. Tutaj mamy ten klif, trochę taki wysunięty, i ten krajobraz w tle. I tutaj mamy to samo, tak? Ten grzbiet, krajobraz tle, i po drugiej stronie, żeby na 100% jeszcze było pewne, jest plaża. Tu się zaczyna plaża, tak? Taka właśnie płaska. I zaraz zobaczycie, że... jak dalej ta kamera idzie, to tutaj właśnie mamy tą... tą plażę, o. Także na 100% to jest to miejsce, ten klif i ta dziura, to na Google Earth będzie, tu jest ta plaża, więc tutaj jest to wejście gdzieś i tu jest ten grzbiet, tak? No i teraz Ministry of Humanity jest tam gdzieś w środku tego, tak? Czy na pewno to żart? Biorąc pod uwagę, że no ciężko jest tam dopłynąć im, ciężko jest im tam wyprawy badawcze, mimo że się niektórym udaje to właśnie oblecieć gdzieś dronem coś, problem jest, żeby tam docierać. No i co tam się dzieje w ostatnim czasie? No dziwne rzeczy, to co pokazywałem wam w ostatnim filmie, to jedna sprawa, ale też doszedłem do informacji o tym, że zobaczcie, w poprzednim filmie pokazywałem wam informacje z morza, tak, z boi oceanicznych, które wskazują wysokość fali. No i mieliśmy kilka tam właśnie rzeczy, to było, kiedy to było, 10 lipca, tak, nie, kwietnia, sorry. Kwietnia 10? A, 10 kwietnia to, nie? Czyli nagle w ciągu tam kilku godzin, z 9 na 10, pojawia się taka anomalia. 14, 17, 20, 9 kwietnia i nagle 10 kwietnia i mamy falę 25 metrów. Z godziny na godzinę pojawia się coś takiego i wychodzi od wyspy Buweta. To samo 25, tak? Lecimy z 25. Patrzcie, znowu obok wyspy Buweta z tego samego miejsca. Fu. I fale po 25 metrów. Ale zobaczcie, zmieniamy na ciśnienie atmosferyczne, tak? Ciśnienie atmosferyczne jest związane z huraganami. Jak się huragan tworzy, to ciśnienie opada w tym miejscu w środku huraganu, tak? I zobaczcie, znowu bierzemy na przykład czerwiec 20, od 22, 21, ale na bieżąco tam coś powstaje. Zobaczcie, 20, patrz, obejrzyjmy sobie, będziemy lecieć teraz czerwiec 18, start.
przeskakuje co parę godzin wskaźnik. No. Patrz, koło wyspy Buweta. Zobaczysz, co chcę ci przekazać, że wydaje mi się, że oni tam przynajmniej w jakiejś części tworzą te huragany. Zobacz, tu obok wyspy Buweta znowu coś powstaje i leci dalej, tak? Ale to takie lekkie jeszcze, zobaczymy zaraz. Zobacz to. Wiesz, niby to tworzył się wcześniej, ale wydaje mi się, że oni mogą, wiesz, wzmacniać już istniejące prądy, nie? Manipulować tym. Zobaczymy inne dni. Lipiec. Coś. Tu było coś takiego, patrz, to na przykład lipiec. Ciśnienie atmosferyczne, tak? Czyli powiązane z tworzeniem się huraganów i powstają rzeczywiście, patrz, znowu. Tu coś rośnie obok wyspy Buweta i zobacz, jak narasta tu. Fioletowe to jest już mocne, nie? To tak się tylko wydaje na mapie. I tu w stronę Antarktydy, tak? Znowu powstaje tutaj, patrz, fu. Z wyspy Buweta i w Antarktydę. Fu. To wygląda dosłownie, jakby oni tam nie tylko mogli z tej wyspy manipulować falami, oceanem, tak, tworzyć sztormy, ale i huragany. Zobaczymy dalej, czy coś będzie lecić, sobie leci. Tu mamy cogodzinowy wskaźnik. Dobra, dajemy kolejny. Czerwiec. O kurde, no tutaj było. Patrzcie, 20. Lecimy od 20 czerwca. Ale tu zobacz, wcześniej nawet, patrz. 18 i leci co 3 godziny i znowu koło Buweta, pa, jak rośnie. Tu już leci, tu znowu, w tym miejscu właśnie, z tej strony wszystko powstaje, pa. Monstrum. 23 czerwiec. I to tak się wydaje, ale zobaczysz tego ścieżkę teraz, jak to będzie wędrować. Wytworzyli to i to już nie znika, to cały czas idzie, mimo że trochę słabnie, tak, to cały czas idzie. Co się z tym dalej stanie? Popatrzmy. Doszło tutaj i zaczyna łączyć się z innymi. I patrz, co się dzieje. Znowu. Zamienia się. Nie nabrało to by takiej siły, gdyby się nie skumulowało, tak? Z tym, które przyszło z Buweta. Patrz, co teraz się dzieje z tym. Zobacz. Co ciekawe, zobacz lokalizację tego, szczególnie tu jak 23 właśnie był. I wygląda to tak, jakby to oni zaczynali to... ...23 czerwiec...
O, tu jest ten wielki. Gdzieś tutaj się zaczynał, tak? Tu po lewej stronie od wyspy Buveta. Tu zaczął już rosnąć mocno i zobacz, że tamten wskaźnik, bo teraz ciśnienie atmosferyczne, tak? Czyli huragany. Ale jeśli chodzi o fale, to kiedy to było? W kwietniu, tak? 10. To też mniej więcej mamy to gdzieś tak z tej strony, tak? Może nie dokładnie w tym samym miejscu, ale to 24, 25, tak? To tutaj też, czyli na prawo od wyspy Buveta. No a te ciśnienie, kiedy to tam było? Czerwiec 23, 22. Też tak tutaj, nie? Na prawo. No to tutaj bardziej, ale też w tym rejonie, tak? Tutaj się to... Także wiesz, można to wszystko uznać za przypadki, ale... Dużo się tam dzieje i... Zdaje się, że... Nie jest to przypadkowe. Prawdopodobnie coś tam się znajduje, tym bardziej, że... No ta dziura wygląda... Bardzo podejrzanie. Co ciekawe, zobaczcie, na oficjalnej stronie CIA.gov mamy Buvet Island, czyli tą wyspę. I tu można znaleźć informacje na temat różnych rzeczy, lokacja geograficzna i tak dalej. 49 km kwadratowych zajmuje. Klimat Antarktyk, terrain wulkanik i tak dalej, people and society. Nie ma ludzi tam, czyli niby zero ludzi. People jest zero, tak? Tak jak już wam pokazywałem. Buvet Island population zero. Ale patrzcie, jest jakiś eksport, tak? Ekonomii, export partners. Przetłumaczymy to. Singapur 76, USA, Uzbekistan, Wielka Brytania. Eksport towary. I co tam było eksportowane? Ryby, maszyny do badania wytrzymałości na rozciąganie, papier, odzież. 2022 rok. Import, zobacz. To jest ciekawe. Konstrukcje aluminiowe, produkty pochodzenia zwierzęcego, cement, pompy powietrza, transformatory elektryczne. Pompy powietrza? To co, do czego pompy powietrza? No, jakieś bazy podziemne? Transformatory elektryczne? To jest oficjalna strona CIA.gov dotycząca Buvet Island, wyspa Buveta. No ciekawe, ciekawe. 2022. Import, zakup towarów za granicą, czyli zobacz, na wyspę Buveta sprowadzają konstrukcje aluminiowe, pompy powietrza, transformatory elektryczne. I ta dziura tutaj. Te dziwne zjawiska wokół wyspy Buveta i Ministerstwo Ludzkości na samym... Na samym środku, naprzeciwko łba smoka starodawnego, tak? Tutaj.
samym... Na prost naprzeciwko, zobacz, wyspa Buweta. A tam... To tyle, będziemy sprawdzać dalej, póki co. Na tym zatrzymujemy. I do kolejnego odcinka. Z Panem Bogiem, hej.